Witam serdecznie w kolejnym odcinku przygotowanym przez Fundację Z Miłości do Gór. Ja nazywam się Tomek Wolnik, czyli Beskidzki Bradiaga i dzisiaj będzie odcinek wyjątkowy. Myślę, że bardzo istotny dla wielu osób, zwłaszcza w kontekście tego, że sezon zimowy jest dopiero przed nami. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Krystian Strojny, fizjoterapeuta, człowiek, który prowadzi gabinet Spin Medica, w którym się właśnie znajdujemy. Witam Cię, Krystian. Cześć, witajcie. Chcieliśmy dzisiaj poruszyć z Tobą bardzo ważny temat. Idzie sezon zimowy i zeszłoroczna zima była dość kiepska, jeżeli chodzi o uprawianie sportów zimowych, stoki zamknięte. Wiele osób no niestety musiało odpuścić sobie tą aktywność fizyczną. Nie wyszalało się, można powiedzieć kolokwialnie, na stokach. I przypuszczam, że tegoroczna zima, jeśli wszystko będzie w porządku, zaowocuje tym, że wszyscy masowo ruszymy na skitury, na stoki, ruszymy z jakąś większą aktywnością taką zimową, a to za sobą pociąga pewne konsekwencje. Bardzo dużo kontuzji, jeśli chodzi stricte o właśnie narciarstwo. Przede wszystkim jest to taki bardzo dynamiczny sport, stąd jeśli ktoś tak naprawdę wyrywa się gdzieś tam od biurka po 8 godzinach siedzenia i nagle idzie na stok, tak jak mówiliśmy już wcześniej, godzina, dwie, trzy jazdy bardzo takiej dynamicznej. Też teraz ten sprzęt jest bardzo, bardzo dobry, bardzo dobrej jakości, więc jakby te prędkości możemy rozwijać jeszcze większe, stąd bardzo dużo urazów właśnie na stokach. Głównie są to urazy kończyn dolnych. Złamania, chociaż tego raczej w gabinecie jest mniej, bo generalnie jak sobie ktoś tam złamie nogę, no to pojedzie na SOR, włożymy nogę w gips, minie 6 tygodni, taki gips sobie wyciągamy, no i ten pacjent gdzieś tam powoli wraca do aktywności. Wiadomo, idealnie by było, jakby on mimo wszystko przyszedł, tak żebyśmy mogli odbudować po tym unieruchomieniu pełne zakresy, tak żebyśmy mogli odbudować pełną siłę i żeby sobie dopiero wtedy wrócił do aktywności, tak było idealnie. Natomiast takich pacjentów nie ma dużo, ale znacznie więcej jest pacjentów po jakichś urazach tkanek miękkich, tak? Jakieś urazy mięśniowe, urazy więzadłowe, zwłaszcza w obrębie kolana, jakieś kontuzje łąkotek, więzadeł. Tego rzeczywiście w tym okresie zimowym jest dużo, dużo więcej w gabinecie. Okej, przychodzi mi do głowy takie pierwsze pytanie. Jesteśmy na stoku, czujemy, że jest coś nie tak. To co, wracamy do domu i obkładamy sobie nóżkę kapustą i na drugi dzień uderzamy z powrotem? Czy jednak ta konsultacja z fizjoterapeutą jednak powinna mieć pierwszeństwo według Ciebie? Nieważne jaki uraz. Czy próbujemy domowych sposobów, czy rozmawiamy jednak z profesjonalistą? Standardowa odpowiedź w medycynie, różnie to zależy. No bo tak, jeśli ktoś pójdzie na stok, i tak jak mówiliśmy, zacznie gdzieś tam sobie jeździć godzinę, dwie, trzy, no to jest to praktycznie nieuniknione, że następny dzień rano obudzi się i będzie czuł dość duży ból tak naprawdę całego ciała. No ale to wynika po prostu z zmęczenia, z przeciążenia tych tkanek, niekoniecznie z tego, że tam jest jakiś uraz i też niekoniecznie wtedy trzeba coś z tym robić. Wystarczy po prostu odpocząć, już nie iść na następny dzień znowu na kolejne 3 godziny, bo po weekendzie się potem nie ruszymy do pracy. Natomiast jeśli rzeczywiście doszłoby do jakiegoś urazu, tak, jakiś upadek, zderzenie i po tym zaczęlibyśmy odczuwać ból, zobaczylibyśmy na przykład, że jest jakiś obrzęk w kolanie, no to na pewno wtedy bym się wybrał na wizytę. Tak po prostu będzie dużo szybciej, bo jak zaczniemy się bawić gdzieś tam w domu, okaże się, że to jest poważniejszy uraz, a my to zbagatelizowaliśmy, no to później się to będzie dość mocno za nami ciągnęło. Tak naprawdę każdy dzień zwłoki przy takim urazie może potem wydłużać powrót do aktywności o kilka tygodni. Dobra, więc może porozmawiajmy teraz o tym, w takim razie co zrobić, żeby takich problemów nie mieć. Na pewno dobrze byłoby się przygotować do takiego sezonu, czyli jeśli wiemy, że w grudniu na przykład mamy gdzieś tam pierwszy wyjazd na narty, no to fajnie byłoby kilka tygodni wcześniej zacząć sobie wykonywać jakiś trening. Myślę, że takie 8-12 tygodni, czyli około 3 miesięcy treningu byłoby optymalne. No i ten trening też musi być taki jakby wieloelementowy, jest kilka rzeczy, które byśmy chcieli wprowadzać. Na pewno taki trening związany gdzieś z ogólną wydolnością, czyli jakaś taka aktywność aerobowa, typu jakieś dynamiczne spacery, trucht, bieganie, to jest na pewno jeden element.
Kolejny element to na pewno dbanie gdzieś o siłę i wytrzymałość mięśni. To jest bardzo ważne w kontekście jazdy na nartach, żeby mimo wszystko mieć mocne mięśnie łód, mięśnie pośladkowe, mięśnie grzbietu, także na pewno trening w tym kierunku bym sobie wrzucał. No i na pewno też jakiś trening mobilności, tak? Tak jak mówiłem wcześniej, jeśli ktoś tam sobie siedzi 8 godzin przed komputerem, no to z reguły ma dość spore ograniczenia, jeśli chodzi o zakresy ruchu, czy to tułowia, kręgosłupa, czy stawów biodrowych, więc trening wieloetapowy i tak jak mówię, co najmniej kilkanaście tygodni, tak żeby stopniowo wrzucać to obciążenie, żeby nasze ciało przygotować do wysiłku i też jak sobie pojedziemy gdzieś już na stok, to tak jak mówiłem wcześniej, nie od razu te 2-3 godziny, tylko może lepiej byłoby pojeździć gdzieś tam sobie pół godziny, zrobić przerwę, pojeździć znowu pół godziny, zobaczyć jak czujemy się następny dzień, jeśli nie ma jakiejś tragedii, nie czujemy się fatalnie, nie ma bardzo dużych bóli mięśniowych, no to wtedy wydłużać ten czas. Ale najgorsze są takie rzuty tej aktywności, wtedy to ryzyko kontuzji jest największe. Mhm. Czyli de facto mamy już teraz początek grudnia, nie ma szans, żeby wprowadzić sobie pełen cykl treningowy, tylko no, wiele osób po prostu na żywca wybierze się za chwilę na stoki albo już to zrobiło. Czyli w tym momencie ostrożność tak naprawdę może nas uratować. Tak, natomiast jeśli wiemy, że i tak za 2 tygodnie sobie gdzieś jedziemy, to też możemy już teraz zacząć wrzucać jakąś aktywność. Nawet te 2 tygodnie ćwiczeń już nam da jakiś bodziec, zwłaszcza, że te pierwsze tygodnie są z reguły bardzo efektywne. Także można zacząć już teraz i potem jadąc sobie na stok, to co mówiłem wcześniej, czyli po prostu nie od razu jakiś strzał, tylko stopniowe zwiększanie, nie tylko nawet samego czasu tej jazdy, ale też dynamiki, szybkości. Mhm. A powiedz mi, chciałem Cię zapytać o to, jak powinniśmy się regenerować po takim dużej aktywności fizycznej, tak? No na przykład zakładając, że w tym momencie wyjeżdżam na 3-dniowy weekend na stok, mam w planie to, że będę intensywnie jeździł, bo tego mi brakuje już od kilku lat. Czy masz jakieś sprawdzone metody albo po prostu metody na to, żeby później powoli ten organizm prawidłowo odpoczął, tak? Kluczowy w regeneracji jest sen. Czyli generalnie im mamy więcej aktywności fizycznej, tym musimy sobie po prostu dłużej spać. Sen daje jakby największy bodziec do regeneracji. Sen, na pewno też jakiś odpoczynek, czyli jeśli kończymy taką dużą aktywność, no to raczej nie planujmy sobie kolejnego tygodnia gdzieś tam 4-5 razy na siłowni, tylko rzeczywiście dajmy odpocząć organizmowi. Z takich rzeczy, które jeszcze moglibyśmy wyrzucać stricte po wysiłku, zimne kąpiele też dobrze wpływają na nasz organizm. Ta regeneracja się przyspieszy, ale tak jak mówię, jeśli miałbym mówić, co jest kluczowe, no to w odpoczynku kluczowy jest sen i odpoczynek. Mhm. Czyli nie idziemy potem na piwko po skończonej jeździe na nartach, tylko no dobra, co najwyżej jedno. Jedno, jak najbardziej. Wręcz mamy obecnie takie doniesienia nawet gdzieś w badaniach naukowe, że rzeczywiście piwo jest dobrym izotonikiem i wypicie jednego piwa po wysiłku bardzo fajnie nawadnia organizm. Dodatkowo są tam duże ilości węglowodanów, więc też jest taki strzał energii, także jedno piwo jak najbardziej. Nawet w takich profesjonalnych gdzieś klubach piłkarskich, często po meczu, zawodnicy jedzą pizzę właśnie i piją piwo, więc jak najbardziej. Ciekawe. Dobrze, a powiedz mi jeszcze, Krystian, no tak, rozmawiamy w tym momencie o narciarstwie zjazdowym. Przypuszczam, że jeżeli chodzi o narciarstwo skiturowe, czy też biegowe, to te procesy są podobne, jeżeli chodzi o przygotowanie i regenerację. Chciałem Cię zapytać jeszcze o prawidłową rozgrzewkę, tak? Że tutaj też powinniśmy się do tego przyłożyć, zanim ubierzemy buty i narty i wyjdziemy na stok. Jeśli chodzi stricte o rozgrzewkę, no tak, ciężko byłoby chyba gdzieś na stoku wykonywać jakieś ćwiczenia. Jeśli to jest możliwe, to oczywiście jeśli mamy gdzieś taki zaprogramowany trening stricte pod właśnie jazdę na nartach, to możemy sobie wykonać ten trening. Niekoniecznie cały, ale takie 10-15 minut. Natomiast w kolejnej fazie jakby rozgrzewki będzie po prostu wrzucanie danej aktywności, tylko stopniowo. Czyli nie od razu na 100%, tylko zaczynamy tam gdzieś sobie od 30-40 i dopiero potem jakby
progresujemy tą aktywność. Jasne. No bo w sumie, jeżeli mówimy o narciarstwie, no to tak naprawdę to się, to co mówisz, Krystian, to się odnosi do każdej jednej aktywności. Dokładnie tak. Dokładnie okay. Tak. No tutaj po prostu różnica jakby będzie tylko w doborze jakby ćwiczeń stricte, tak? Bo możemy sobie dobrać lepsze ćwiczenia pod stricte narciarstwo zjazdowe, lepsze ćwiczenia pod gdzieś narciarstwo biegowe, inne ćwiczenia pod chodzenie po górach. Także to jest tak zwany trening funkcjonalny nakierowany na daną dyscyplinę sportu. Tutaj możemy... A też udzielasz porad w takim zakresie, jakby ktoś miał do Ciebie pytanie? Tak, jak najbardziej. No właśnie, więc to jest chyba świetne zakończenie, że po prostu zależy się od aktywności fizycznej, jaką wykonujemy, możemy sprecyzować sobie ten rodzaj treningu. Jeżeli nie wiemy do końca, jak to zrobić, po prostu możemy zapytać osobę, która się zna, w tym przypadku Krystiana. My oczywiście zachęcamy, żeby odwiedzać Twój kanał YouTube'owy, żeby czytać Twojego bloga, bo można tam znaleźć wiele praktycznych ćwiczeń oraz po prostu porad, jak postępować, by kontuzji uniknąć lub by szybko przeciwdziałać rozwojowi kontuzji. Na pewno też mamy bardzo dużo fajnych materiałów na Facebooku, dużo takich postów nie stricte gdzieś marketingowych, tylko właśnie na temat fizjoterapii, na temat urazów, na temat dolegliwości bólowych, także polecam, zapraszam, bardzo fajne rzeczy. Ja oczywiście ze swojej strony mogę tylko dodać tyle, że nikomu z Was nie życzymy, aby przydarzyła się kontuzja, ale jeżeli się przydarzy, to udajmy się do osób, które są sprawdzone. Tutaj zdecydowanie polecamy Krystiana i polecamy zespół Spin Medica. Podlinkujemy oczywiście w naszym materiale, będziecie mogli sobie sprawdzić, co Krystian tworzy na swoim blogu i na Facebooku. Dziękujemy za to, że poświęciłeś nam czas. Dzięki wielkie za rozmowę. Było bardzo, bardzo miło. Dzięki. To był kolejny materiał przygotowany przez naszą fundację. No, to cześć.